znajdujemy się w gimnazjum numer 2, gdzie odbywa się pierwsza gala tańca zorganizowana przez Łukowski Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli. Proszę powiedzieć, kto był pomysłodawcą dzisiejszej imprezy? Pierwsza Łukowska Gala Tańca to pomysł wynikający ze środowisk tanecznych, które działają we współpracy z Łokiem, ale to też potrzeba, którą my widzieliśmy obserwując tancerzy na zajęciach, czy też uczestniczących na Mistrzostwach Polski. I to był pomysł, który zrodził się w naszych głowach, głowach pracowników Ośrodka Kultury. I jakie grupy taneczne wystąpiły na dzisiejszej gali? Największą grupą, która dzisiaj się zaprezentowała, to Łukowska Szkoła Tańca Caro Dance. Bardzo długi, ponad 40-minutowy występ. Oczywiście nie wszystkich formacji, nie wszystkich solistów, duetów. To był tylko fragment, ale chcieliśmy pokazać również osoby, które tańczą w Szkole Tańca Państwa Jaroszyńskich, salsa, tańce latynoamerykańskie. Wśród tancerzy były również trzy liderki. No, osoby, które mimo młodego wieku, to były dzieci, zaprezentowały się fantastycznie na scenie. Oczywiście taniec może nie stricte polski, ale niezwykle dynamiczny, niezwykle żywiołowy. W wykonaniu dwóch grup wiekowych. Tutaj jako pewien element ciekawostki, ale naprawdę fantastyczna grupa. Oraz duet Karina i Kasia, dwie dziewczyny, które również ćwiczą, tańczą, funkcjonują przy Łukowskim Ośrodku Kultury, zaprezentowały coś nietypowego, taniec w stylu funky, taniec street dance'owy, bardzo krótki, ale skupiający uwagę publiczności łukowskiej. Czy takie typu imprezy taneczne są już planowane na przyszłość? Tak, oczywiście. Stąd nazwa, że pierwsza Łukowska Gala Tańca. Widzieliśmy w zimie koncert zimowy w wykonaniu tancerzy Caro Dance, niezwykle dynamiczny, ale też taki, który się spodobał publiczności. Tutaj postanowiliśmy podczas gali tańca, pierwszej gali tańca, pokazać różne style tańca, różnych tancerzy. Wiemy, że kolejne muszą się pojawić. One będą tak jak w tym roku, w okolicach Międzynarodowego Dnia Tańca. Będą też w okolicach tych wszystkich wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Polski, gdzie specjalnie przygotowywane są układy, gdzie specjalnie szyte są stroje, czego na przykład efektem jest dzisiejszy taniec pod nazwą Pocahontas, trzecie miejsce na Krajowych Mistrzostwach Tańca, nominacja do Mistrzostw Europy we Włoszech. No to jest właśnie konsekwencja ćwiczeń, prób, czyli można pięknie tańczyć, można się prezentować, można potem otrzymywać nominacje na Mistrzostwa Europy. Stąd też pomysł i idea, żeby te gale tańca odbywały się regularnie, cyklicznie w Łukowie z udziałem łukowskich tancerzy. Proszę powiedzieć, jaką rolę dzisiaj odgrywało studio tańca na dzisiejszej gali? Naszym zadaniem było dzisiaj przede wszystkim uświadomienie wszystkich, że taniec to nie jest taka wcale prosta sprawa, bo bardzo przyjemnie się taniec ogląda jako widz, ale ma się czasami wrażenie, że a to jest takie proste, banalne, wręcz można byłoby to zatańczyć od ręki, ale kiedy przychodzi do zatańczenia, okazuje się, że sprawia to nie lada trudności. I dzisiaj chciałem przekonać wszystkich Państwa, że taniec, mimo że może wydaje się łatwy, to jednak wymaga pewnego trudu, ale ten trud się niesamowicie opłaca, ponieważ na dowód tego bardzo wielkie brawa otrzymali wszyscy ci, którzy dzisiaj spróbowali gorącej salsy. I taka była dzisiaj nasza właśnie rola, żeby pokazać coś trochę innego łukowskiej publiczności, żeby zaszczepić w ludziach, którzy są stąd, jeszcze bardziej tą pasję i miłość do tańca, zwłaszcza do tańców afrokubańskich. A czy studio tańca bierze udział również w innych imprezach i w wydarzeniach takich jak te?
Jeśli chodzi o takie wydarzenia, to jesteśmy częstymi gośćmi na różnego rodzaju imprezach, aczkolwiek to, co nam jakby przyświeca, to pełna spontaniczność, tak jak dzisiaj można było się o tym przekonać. Ja bardzo nie lubię scenariuszy takich ułożonych od A do Z. Zawsze lubię tą kropkę nad i postawić, spontaniczną, o czym można było się dzisiaj przekonać, kiedy kilkudziesięcioosobowa grupa wparowała na scenę i tańczyła salsę, osoby, które już są z nami kilka miesięcy. Także tych imprez jest w roku bardzo dużo i to, co właśnie jest najważniejsze, to pełna spontaniczność, zarażanie ludzi miłością do tańca, bo jest to coś niesamowitego i właśnie chodzi o to, żeby ruszyć ludzi zza siedzenia, zza krzeseł, żeby spróbowali swoich sił na parkiecie i dzięki temu jeszcze bardziej docenili swoje pociechy, które dziś chociażby występowały.